Witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj będziemy robić przemeblowanie w domu, więc chodźcie, jest taki wyjątkowy dzień, ponieważ ta kanapa, którą mieliśmy na dole, została przeniesiona tutaj. Dzieciom się to bardzo podoba, a za chwilę przyjedzie pan, który przywiezie nową kanapę i ona będzie w tym miejscu. Także zrobiliśmy już miejsce, no i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No, zaraz bierzemy. Dobra, no to czekamy na pana i zaraz wnosimy właśnie ten mebelek w to miejsce. Przy okazji będziemy testować, jak nagrywa GoPro. Ostatnio trochę was wprowadziłem w błąd, ponieważ ten mikrofon nie był włączony z jednej strony. Nagrywał tylko przód, nie, nagrywał tylko tył, a z przodu mikrofon był wyłączony. Także zapomniałem o tym, ale tutaj u góry jest taki przełącznik i można dać mikrofon tylko z przodu, żeby nagrywał, albo oba naraz. Także przepraszam za ten błąd. Dzisiaj mam nadzieję, że już będzie trochę lepiej, więc testujemy przy okazji GoPro Hero 9. No i czekam na tą kanapę. Za 10 minut pan powinien być. No i mamy, proszę państwa, nasza nowa kanapa tak wygląda. Powiem wam, że jestem mile zaskoczony, ponieważ postanowiliśmy nie kupić w Ikei tym razem mebla, tylko w Agata Meble. Ja myślałem, że panowie tylko przywiozą tą kanapę i nam zostawią tutaj te paczki, a oni jeszcze nam to zmontowali, także bardzo fajnie. Nawet nie wiedziałem, że mamy w tym transporcie, który kosztował 200 coś złotych, że mamy w tym montaż, także fajnie, bo nic nie musiałem robić. Kanapę mamy gotową. I co? Widzowie, różnica tym a tym. Ani się podoba, że można tak robić. Trochę sobie odmieniliśmy i nie wiemy, czy stół będzie tutaj. Na razie jest tymczasowo, ale chyba wróci z powrotem tutaj. A my idziemy z dziewczynkami na dwór, bo właśnie odjechałem przyczepą i musimy skosić trawę. Bo jak widzicie, już się robi żółta na środku, więc trzeba było odjechać. No i kosimy. I tak to wygląda ostatecznie. Powiem wam, że za długo tutaj przyczepy trzymałem, a tylko dlatego, bo myślałem, że się mover popsuł i nie mogłem wycofać tą przyczepą w to miejsce, a się okazało, że zapomniałem, jak się naszego pilota włącza od movera. I teraz wam powiem, przy tych nowszych moverach, żeby włączyć pilot, trzeba przytrzymać przycisk power i trzymać go tak, nie wiem, z 5 sekund, wtedy się włączy. A w tych pomarańczowych pilotach trzeba dwa razy nacisnąć za jednym razem, raz, dwa i wtedy się włącza. I ja o tym zapomniałem i dopiero dzisiaj sobie zobaczyłem vloga sprzed 3 lat, jak montujemy ten mover. I tam włączaliśmy dwa razy, bo powiem wam, że papierową instrukcję zgubiłem. Nie mam w ogóle dokumentów od movera i od przyczepy. Dobra, składamy kurnik. Tutaj jest kurnik. Zobacz, jaki fajny, z kamyczków. No, to jest dach. Składamy kurnik, ponieważ obiecałem dzieciom, 3 lata im obiecuję kurnik. No i kupiłem taki kurnik, więc chodźcie. Składamy go, ale jeszcze nie wiemy, czy będziemy mieli kury. Kurnik chyba przyszedł z Niemiec, nie wiem, co to jest za firma. My Animals. Jakiś model MH18, jest kotek, a tu jest druga paczka. Kupiliśmy to na Allegro, no zobaczymy, jak to będzie wyglądać, także składamy. Aha, jeszcze mamy poidełko i karmidełko. Co tam jest? Dobra, otworzyliśmy. Tak wyglądają części. Teraz szukajcie instrukcji. Fajne, nie? Wyciągamy wszystkie części. Tutaj mamy spód kurnika, tu na tą blachę kurki będą robić kupy. To jest takie łatwe do czyszczenia. Na razie chcemy wszystko porozkładać, żeby dowiedzieć się, co z czym. Dobrze, pierwsza paczka rozpakowana. Znaleźliśmy też instrukcję. Jest w tym woreczku. I co? Najpierw złożymy właśnie te części, co widzicie. To jest z pierwszej paczki. A drugą paczkę otworzymy później. Trzymaj, i wiecie, Ania, co? Musimy się spieszyć, bo dzisiaj miała być burza i tam są chmury. Tak, o 14 miało padać, więc musimy się spieszyć. Miała być burza, nie? Tak. Miała być burza? Miała być. Ale coś skłamali. Zobaczcie, jakie ładne niebo. Może nie przyjdzie. No właśnie. Dobra, tak czy siak musimy to złożyć dzisiaj. Jak widzicie, instrukcja dosyć trudna do rozszyfrowania. Przyniosłem sobie krzesełko i czytamy. Już wiem, zobaczcie, śrubki są oznaczone różnymi takimi numerkami. A, B, C, D, E, F, G. Na początek potrzebuję A i E, czyli T, A i E. I składamy ściany, te duże. Musieliśmy to przenieść na równą powierzchnię, bo na trawie nie da się tego prosto skręcić. Kolejna część jest ta. Nie, dobrze jest. Siatka z tyłu. Super. Ostatnia jeszcze. Ostatnia. Dobrze, teraz przód kurniczka. Tutaj mamy takie drzwiczki. Zamyka się kurki. A my to musimy zamontować tutaj. No, wychodźcie, kurki. Dobra. Nagrywamy, bo budujemy. Kurnik!
Wiecie, dlaczego tu nie ma mnie? No bo ja kameruję, więc się nie dziwcie. Pruta. Pruta, nie? To pluta. Nie wiem, chyba coś zjadło. Patrzcie. Jeszcze tam jest jeszcze. Jeszcze tu są drzwiczki. Dobra, mamy główną konstrukcję. No tu jest dziura, bo tutaj będzie ta podłoga. Dobra, co następne? Aha, no to tą blachę wsuwamy, zobaczcie. Bierzemy blachę. I wsuwamy. To czekaj, ja. No, od boku, chodźcie. I wsuwamy, Ania, tutaj. Dobra. Jest. Ale pod tym będą góry? Dobra, i mamy szufladę. No też tam będą wchodzić. Tędy. Od góry tak to wygląda. Teraz jakieś dwie poprzeczki u góry musimy przekręcić. Zapomnieliśmy jeszcze jednej części. Tutaj jest taki uchwyt do otwierania drzwiczek, więc musimy to teraz przykręcić. Idę po dwie śrubki. Tata, masz? Źle to zrobili jeszcze tak. Nie, dobrze zrobili. Odejdź na śrubkę. A tu? Też. Aha, że źle zrobili. No, nie trafiło mi się. Dobra. Też fajnie. Patrz, tata. Tak? Świetnie. Co to? Coś odleciało. A tutaj, odkręciło się. Czekajcie, musimy to naprawić. Naprawiliśmy. Ania wam zademonstruje. Tutaj w instrukcji jeszcze pisało, żeby taką część przykręcić w to miejsce. Ale nie zrobili dwóch dziurek. Tak, nie wiemy w której pozycji. Ale nic, przykręcimy na oko. Działa, Szymek? Tak. Dobra, teraz mamy grządki, proszę państwa. Ania włoży z Nadią. Tam są takie uchwyty. Trzeba ładnie trafić. Ania, ty chyba nie sięgniesz, więc pomogę ci. O tak. O tak. O tak. No i nasze kury będą miały gdzie spać. Bo kury śpią na stojąco. Cześć, kogucie. Dobrze, krok trzeci to zrobienie takiej siatki. Ale nie mamy tych elementów, więc trzeba otworzyć pewnie drugą paczkę. Ja to obrócę trochę w tą stronę i tą siatkę damy tutaj. I co tu mamy? Takie. Tutaj mamy dach. Dach jest zrobiony z takiego... Z takich kamyczków. Kolejne. Tutaj mamy już te siatki. No i teraz to jest pewnie tył. A tutaj są drzwiczki jeszcze w tym drugim. Drzwiczki są tutaj. A, tu jest takie wycięcie. Musimy to nasunąć. Ja będę wchodzić. No, zmieścisz się tam? Zmieścisz się, nie? Super, pasuje. No to skręcamy. Tutaj potrzebujemy śrubek H2, czyli tych, żeby to przykręcić tutaj. Pozwoliłem Ani przykręcić. Znaczy dokręcić. Zobaczymy, jak jej pójdzie. Co się śmiejesz? Trzeba umieć trafić. Ania, ale wyprostuj, musisz mieć tak. Zrobię to. No, pomogę ci. Pięknie. Ale prutło. Dobra, mamy dwie ściany i teraz ostatnia część, czyli ta, nasz szczyt. Szczyt. Dzieci, musicie wyjść, bo was pozamykam tutaj. Teraz Nadinka przykręca. Wyprostuj. Nie umiem. No musisz równo, prosto musisz trzymać. Tylko musisz tam wejść i teraz. Pięknie. Już. Dzieci już się bawią w kurki, ale kolejnym krokiem jest przymocowanie tej drabinki, czy tego podestu w tym miejscu. Ale ja nie wiem, czy chcę to przykręcać, bo dzieci tutaj jeszcze będą bawić. Więc może zrobimy to później, nie Nadia? Dobra, to na razie bierzemy. I teraz zgodnie z instrukcją mamy złożyć miejsce na gniazda. Jajka i gniazda, no i to będzie się otwierać, no i będziemy wyjmować jajka kurką. Tak, żeby to złożyć, po prostu musimy te wszystkie części połączyć. Pierwsza część tu. Jak tam kury? To są moje kury. To moje kury. A ja idę to przymocować. To idzie tam z tyłu i tam będą kury niosły jajka w
tym miejscu. Teraz to przymocuję. Dobra, mniej więcej mamy. Jeszcze dwie śruby trzeba dokręcić, ale tak to wygląda. Teraz będziemy robić dach i żeby go zrobić, trzeba mieć takie trzy elementy, jak tutaj widzicie. I to wszystko poskręcać. Tu jest taki klin. I taką część przykręcamy tutaj. Tak to muszę przykręcić. Jak widzicie, przykręciłem z jednej i z drugiej strony. I to samo trzeba zrobić na tym daszku. Już mam to skręcone, więc bierzemy i przykręcamy w tym miejscu. I przyszedł czas na dach, także mam pierwszą część. Przykręcamy ją tutaj. Dobrze, już prawie kończymy. Jeszcze tutaj daszek. Tutaj się wkłada tam w środek. No i tutaj są zawiasy, to trzeba przykręcić. Ale już was nie będę zanudzał. Po prostu to sobie przykręcę. Tak wygląda. No i dwie ostatnie części. Jedną przykręcimy tutaj. I drugą na sam szczyt. Przykręcimy to, ale ja już nie będę tego wam pokazywał, tylko zobaczcie, oto nasz kurnik. Tak wygląda. I jak chcecie zobaczyć. Tak, wchodzimy do środka. Tak wygląda w środku. Całkiem fajny, nie Szymuś? Fajny. Okej. No to mamy kurnik. Fajny, bardzo mi się podoba. Dobra, zamykamy. Ja idę na kolację. A w domu, co tu się dzieje? Zobaczcie, Kasia uczy dzieci pisać. Kanapa. Płytki. Dywan. Taki ma Kasia sposób na naukę dzieci pisania. Ława. Ania. I czytania. Tu jest płytki, dywan, pierzynka, ława, tu jeszcze tam jest lustro, kuchnia, łazienka, krzyż. A tutaj jeszcze, zobaczcie, krzyż, Jezus. Jezus. Teraz moim kolejnym zadaniem jest upranie tego tapczanu, który mamy na górze. I w tym celu Kasia pożyczyła od swojego brata odkurzacz piorący. Tak on wygląda, także wielkie podziękowania dla Tomka i dla Mileny, mojego szwagra i szwagierki. Właśnie oni pożyczyli nam ten odkurzacz, więc chodźcie, zobaczymy, jak ten odkurzacz piorący pierze właśnie kanapę i Ania mi w tym pomoże, tak? Tak, i jest w częściach, więc trzeba to złożyć. Dobra, Tomek mnie przeszkolił, jak to się obsługuje, więc też wam pokażę. No i zobaczymy, czy ten odkurzacz doczyści nasz tapczan, bo pokażę wam, jak on wygląda. Nasz tapczan, moi drodzy, był od samego początku, kiedy dzieci się urodziły. I tutaj zawsze mleczko dostawały, jakieś soczki. I zobaczcie, tutaj jest właśnie... Dwa płyny! No, perfumy. To też możemy wlać. I tutaj właśnie te soczki nam się wylewały. I zobaczcie, tu są takie plamy od soku. I to bym chciał doczyścić właśnie tym odkurzaczem piorącym. Więc zaczynamy i testujemy, czy odkurzacz da radę. Tu jest jakaś wielka plama. Dobra, mamy go. I tak, to są te części wszystkie, które będziemy musieli zamontować. No i jest ten odkurzacz piorący w tym miejscu. I Ania jeszcze wyciągnęła płyn. To jest szampon do dywanów, ale tym mam też umyć kanapę. Podobno upierze właśnie te plamy. Rozwijamy kabelek. I w takiej wersji widzicie go jako odkurzacz do po prostu odkurzania. A żeby zrobić z niego odkurzacz piorący, trzeba to ściągnąć, trzeba wyjąć filtr. Coś takiego. I zamiast worka musimy włożyć taką część. Dobra, mamy. No i teraz mam zalać wodą do połowy tej rurki. Tutaj jest nawet max na tej naklejce. To poniżej tego maxa. Mam wodę z kranu. Dobra, i Ania wlewa. O, super. Czyli 1,5 litra weszło. Cała. Cała, super. Nie, słuchajcie, trochę za mało jest. Jeszcze 0,5 litra. Dajemy jeszcze. Dobra, Ania, nie za dużo. Nie za dużo. O, tyle. Dobra. Zamykamy, strykamy, pięknie. No i teraz musimy wlać wodę tutaj i dodać tam płynu. Bo tego szamponu wlewa się 100 ml na 4 litry. Czyli tak tyle na 4 litry, ale my tam wlejemy 2 litry, czyli wlejemy 50 ml. Wlewamy tutaj 2 litry wody całą i jeszcze 0,5 litra. Idź po wodę. Tak. A ja za ten czas wleję szampon. Z tego co wiem, szklanka ma 250, czyli połowa to jest 120, a ja potrzebuję 50, czyli gdzieś z tyle.
Myślę, że tyle to 50 ml. Dobra, Ania przyniosła wodę, to wlejemy jeszcze pół litra. A, no i teraz płyn. Dwa szampony? No. Te dwa perfumy? A perfumy? Aha, perfumy jeszcze są. Perfumy się wlewa do tej wody w tej komorze, więc dam jakieś kilka kropelek. Dobra, otwieramy. Wlejemy perfumy, żeby ładniej pachniało. Możesz, kilka kropelek. Dobra, starczenia już? Chyba za dużo. Ładnie pachnie. Ej, pachnie jak Coca-Colą. Fajnie. Dobrze, teraz wkładamy koreczek. O, wkładamy tutaj. No i co, może teraz zamieszamy to trochę, nie? No i teraz podpinamy rurę. Która, moi drodzy, ma oprócz rury taki wężyk, który wpina się w to miejsce. Mogę podpiąć? Czekajcie, ustawię się dobrze. Tutaj jest taki ząbek i tutaj trzeba trafić w tą dziureczkę. Coś takiego. Przekręcić. No i się trzyma. Dobra, i teraz to wpinamy. Mogę to też włożyć, czy nie? Możesz, Ania. Musi kliknąć, bo tu jest taki przycisk. Trzeba nacisnąć, włożyć i puścić. No i mamy. I z drugiej strony mamy taki przycisk. To wpinamy do końcówki. No i z tego co wiem, to ta końcówka jest najlepsza do prania tapczanów, więc zakładamy ją. Tutaj zakładamy w ten sposób, a to wpinamy tutaj. Tutaj jest taki haczyk, jak widzicie, jego się podnosi i musi być w tą stronę. Dobra, no i mamy. To co, podłączam do prądu, no i pierzemy. Jeszcze jakąś szczoteczkę bym przyniósł, bo to można jeszcze szorować przy okazji. Albo jakąś gąbkę, zobaczymy. Dobra, szukamy prądu. No mamy akurat za kanapą, więc musimy pociągnąć ze studia. Dobra, tutaj coś mamy. Dobrze, przyniosłem szczoteczkę, gąbkę czystą. No i jeszcze taką ściereczkę. Tutaj Tomek mi zdradził, że tutaj jakieś kropelki wody czasami się pojawiają, więc najlepiej sobie tutaj po prostu coś położyć jeszcze. No i co, włączamy. Powiem wam tak, są dwa włączniki. Jeden jest od odkurzacza, czyli tutaj macie ssanie, a drugi jest od dozowania płynu. Więc uruchamiamy tym przyciskiem pompę, która zasysa płyn, ten szampon właśnie. Najpierw to... Dobra, no to... Wow! Nieźle! Jedziemy! Tu, Ania, musisz zacisnąć. Tu jest taki przycisk. Widzicie? Leci tutaj płyn. To gdzie jest suche? Ania spryskuje. Tu? Też? Tak. Tak, żeby wszystko było mokre. Dobrze, mogę ja. Tylko po skórze nie lej. Tylko po materiale. Dobra, musimy zmoczyć. Będziemy to szorować. A potem sobie wszystko wciągniemy odkurzaczem. No tu, no dawaj, Ania. Tutaj największe plamy. Zobaczcie, jakie tu są plamy. A ja szoruję. Dobra, Ania, ja to zrobię sam, dobra? Ania mi chciała pomóc, ale to jest jednak robota dla dorosłych. Dobrze, moi drodzy, wyszorowałem to ładnie. Plam już nie widzę, więc chyba jest moment, w którym mogę to wszystko ściągnąć. Więc włączam i będzie głośno, a ja będę ściągał. Jak na pierwszy raz, to fajnie, zobaczcie. Prawie jak nowa. Dobra, Niania? Mokra. No mokra, ale to jeszcze wyschnie. Jeszcze raz przejadę odkurzaczem i jeszcze bardziej wsysnę. Ania, odejdź, bo tu jest ten płyn jeszcze. Jak widzicie, jeszcze troszeczkę te ślady po soku są, ale już nie są takie duże jak wtedy, więc jeszcze tutaj spryskam tym płynem, poszoruję i jeszcze raz to zrobię. No i za drugim razem, tutaj zobaczcie, już prawie zeszło, także jeszcze trzeci raz poszoruję i będzie dobrze. Tutaj jeszcze troszeczkę widać, także mówię, z trzy razy trzeba takie mocne plamy po sokach szorować, ale ogólnie reszta fajnie się odświeżyła. Jak tutaj wciągałem tą wodę, no to ona też taka brudna była, nie? Także widać, że ten brud jest wciągany. Porównanie, tu mamy tą kanapę,
Tu mamy Tom. No ona musi teraz wyschnąć, bo troszeczkę jest wilgotna, tak jak Ania powiedziała. Dobra, to my się tutaj będziemy bawić, a z wami się żegnam. Do następnego vloga. Cześć. Trochę się spociłem i zgrzałem tym sprzątaniem, także robota fizyczna, ale cieszy.